Cześć! Oto mój piąty odcinek z Neoliną i chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak się robi drabinę. Możemy chyba zaczynać. Więc najpierw nakładamy neolinę na kciuk i na mały palec. To samo robimy z drugą ręką. Potem palec wskazujący bierze neolinę stąd i zaciąga ją do siebie. To samo robi drugi palec, żeby powstało nam takie coś. Dwa trójkąty i rąb w środku. Potem trzeba spuścić neolinę z kciuków, tak jak w kocich wąsach, i wziąć neolinę z małych palców, tylko z małych palców, nie żeby była pomiędzy serdecznym i małym, tylko z małych, pod spodem. Tak. Żeby powstało coś takiego. Teraz jest dosyć trudny krok. Trzeba wziąć kciukami nie tę neolinę, tylko tę neolinę od góry. Pierwsze jakby ramiona krzyżyka. Te, które są pomiędzy wskazującymi palcami i środkowymi. Od góry. O tak. Teraz spuszczamy neolinę z małych palców, żeby powstał taki trójkąt. I teraz małymi palcami bierzemy nie tę neolinę, tylko drugą od tej strony. Żeby tutaj powstały takie fale, tutaj były dwa takie niby prostokąty, a tutaj trójkąt. Teraz rzucamy sznurki z kciuków i powstają nam kocie wąsy. Kocie wąsy nam powstały dlatego, że przy układaniu drabiny najpierw trzeba zrobić wszystkie ruchy tak jak w kocich wąsach. Teraz ruchy są trochę trudniejsze i inne. Więc bierzemy kciukami raz, dwa, trzeci sznurek od góry. Od góry. Tak, żeby tutaj powstała nam taka buzia. Trochę jest taka jakby zaszyta buzia. Potem bierzemy kciukami neolinę stąd ze wskazujących palców po stronie kciuka. Kiedy już weźmiemy tę neolinę, to trzeba teraz, jest dosyć trudny ruch i lepiej się nie pomylić, bo wtedy wszystko będzie na nic, trzeba zrzucić dolne sznurki z kciuków. Dolne to są te, które przebiegają pod tym sznurkiem, który przebiega przez ten palec i przez ten palec, ten jest tyle, jest jakby na dole. I trzeba je zrzucić. Teraz, jak tutaj widzicie, powstają trójkąty. Trzeba wskazujące palce włożyć w te trójkąty. I teraz będzie ciężki ruch. Trzeba spuścić sznurki z małych palców i obrócić ręce. Tak, żeby teraz były te dwa palce. I udała nam się drabina. Mogą to też być okulary, że przykłada się do twarzy i są okulary. Dzięki za oglądanie. Pa!